I zapraszam na pierwszy panel, który będę miał zaszczyt, ale i niewątpliwą przyjemność poprowadzić. Polskość w XXI wieku. Gdzie szukać przewagi? Zapraszam panelistów, pana profesora Zdzisława Krasnewskiego, europosła Prawa i Sprawiedliwości. Pana Marka Jurka, byłego europosła, marszałka Sejmu, obecnie publicysta. Oraz pana redaktora Sławomira Jastrzębowskiego, właściciela portalu salon24.pl. Organizacyjna uwaga, pan profesor Sławomir Cęckiewicz miał być z nami, ale niestety się rozchorował, życzymy zdrowia, więc w nieco zmienionym składzie porozmawiamy o polskości. W ogóle mam takie wrażenie, już przechodząc do panelu, że dzisiejszy dzień upłynie nam pod znakiem rozmów o Polsce, ale to bardzo ważne, bo mam wrażenie, że niestety często tego brakuje. Mam nadzieję, że moi goście nie obrażą się, jeżeli rozpocznę od takiego dosyć osobistego pytania. Czym dla panów jest polskość? Jak panowie ją postrzegacie? Jak ją może czujecie? Co przez nią rozumiecie? I pierwsze pytanie kieruję do pana profesora Krasnodębskiego. Zaczął pan od bardzo trudnego i osobistego pytania, ale nawet rozmawialiśmy trochę tutaj w kularach przed tym, że to zjawisko, wszyscy wiemy i ja obserwowałem trochę to, o czym mówili państwo wczoraj. No jest, najłatwiej jest oczywiście szukać odpowiedzi w historii. Trudniej jest szukać odpowiedzi w teraźniejszości. Ponieważ z jednej strony mamy takie poczucie pewnych rysów wspólnych, które mamy. Są pewnie wspólne lektury, wspólne przeżycia. Wczoraj też Bronisław Wilczstein odwoływał się do takiego pojęcia Schicksalgemeinschaft, czyli wspólnoty losu. Prawda? No, dzielimy ten sam los. Jesteśmy tutaj na Pradze. Wiemy wszyscy, prawda? To są na przykład też ten dzień jest akurat rocznica wysiedlania z Zamojszczyzny. No różne takie fakty, prawda, które nas łączą. Łączą nas niezależnie od naszych indywidualnych temperamentów, biografii i różnic politycznych, bo przecież wszyscy sobie zdajemy sprawę, różnic też regionalnych, bo to też jest bardzo istotne. Jak ty jestem w Krakowie, a teraz jestem europosłem z Poznania, no to wiem, że Wielkopolska trochę inaczej pewne rzeczy postrzega niż my tutaj w Warszawie. Myślę, że też jeszcze dodam, myśmy też o tym tutaj w kuluarach mówili, że pewnie Parlament Europejski jest takim dobrym miejscem, gdzie się widzi, co to jest polskość, albo że te zróżnicowania narodowe mają ciągle znaczenie i niezależnie właśnie od tego, jak różne są poszczególne osoby. No to widzimy, że jest jakiś rys, cecha wspólna Polaków, cecha wspólna Włochów, Niemców, Hiszpanów. Ja się często zastanawiam nad tym właśnie, co nas charakteryzuje i jakby to uchwycić, ponieważ jeszcze dodam tak, że w naukach współczesnych, nowoczesnych, to w zasadzie panuje taka tendencja, żeby dokonywać dekonstrukcji jakichś podmiotów zbiorowych. Prawda? Nawet czy to państwo, czy naród, no wiemy, że to jest historycznie zmienne, patrzymy. No a z drugiej strony właśnie mamy to poczucie pewnych rysów wspólnych. Jest taki element, o którym rzadko mówimy, bo też mianowicie często obserwuję to sposób, w jaki obchodzimy się, taki wymiar emocjonalny, ale nie tylko w tym sensie, prawda, co budzi w nas żywe uczucia, tylko jak w ogóle obchodzimy się ze swoimi uczuciami. I pewnie musielibyśmy sięgnąć bardzo głęboko do kwestii takich, to tutaj trzeba by zapytać, jak jesteśmy wychowywani jako dzieci, właśnie jak się ze swoją emocjonalnością obchodzimy. W niektórych przypadkach ona jest taka bardzo stłumiona, myślę, prawda? Nie wiem, oczekiwań. No, Polaków rzeczywiście uważam, że charakteryzuje pewien rodzaj
bardzo silnej emocjonalności. Teraz, jeżeli mogę powiedzieć też coś o tej konferencji, to takie mi właśnie miałem wrażenie, że ponieważ dzisiaj żyjemy w trudnym okresie, ale że też w tym trudnym okresie no bardzo często jest tak, prawda, że właśnie są pewne przepływy, prawda, przepływy pewnych emocji, potem jest odwrót. Natomiast to, czego nam niewątpliwie, jeżeli porównujemy nas z naszymi zachodnimi sąsiadami, to brakuje pewnej konsekwencji w działaniu, prawda? No to się trochę, prawda? Słomiany ogień, zapał. No tak, to bym powiedział, więc prawda, ta tradycja lektury, idee, prawda, ale ten wymiar emocjonalny jest oczywiście też bardzo ważny. Bardzo dziękuję, panie profesorze. I to samo pytanie do pana marszałka kieruję. Być może pan marszałek da się namówić na wyznanie, czym dla niego jest polskość, zwłaszcza wczoraj tych emocji, pozytywnych emocji piłkarskich przeżywaliśmy wspólnie ze sprawą naszej reprezentacji, ale mówiąc już i pytając poważnie, panie marszałku, czym dla pana jest Polska? Dobrze, ja też będę chciał odpowiedzieć osobiście, no bo takie jest pytanie, chociaż mam nadzieję, że będziemy mogli jeszcze porozmawiać o tym, czym obiektywnie jest polskość. I to dla mnie to jest po prostu no, człowiek w pewnym wieku, to pewnie lubi uważać, że jest bardzo oryginalny i tak dalej. Natomiast z czasem zaczynamy odkrywać, ile zawdzięczamy innym ludziom, czy w ogóle kontekstowi, czy innym ludziom w skali makro, kontekstowi społecznemu, w którym żyjemy. Ja bym powiedział najkrócej, że dla mnie osobiście, jak on pyta, czym dla mnie jest polskość, to jest fundamentem mojej tożsamości osobistej, również życia, bo jak tak myślę o swoich, o wypadkach z mojego życia i o tych, co do niego prowadziło, no to są te najwcześniejsze wspomnienia, przede wszystkim rodziców, dziadków. I to ja bym powiedział, wspomnienia zarówno o tym, co słyszałem, jak o tym, o czym się milczało. To jest wspomnienia dziadków o tym, jak partyzanci kwaterowali u nas chyba jeszcze do 50. roku. Wtedy się w ogóle nie mówiło o żołnierzy wyklęci, tylko po prostu partyzanci albo nasi i tak dalej. To pojęcie takie potem powstało chyba. Najpierw w 95. roku po filmie Polska Wandeja, a potem 5 lat później to już się zaczęło tak utrwalać. I tak dalej. Druga rzecz, no przekonanie, że jako katolicy jesteśmy pod obywatelami, że żyjemy w czymś, co tak anachronicznie, bo też tak się wtedy nie mówiło, można byłoby nazwać apartheidem. Żyjemy z boku życia publicznego. To jest lęk mamy o to, że będzie ze szkoły wyrzucona na przykład i pozbawiona pracy. No, potem polskość to jest to przekonanie, znowu dziwaczne i które potem sfalsyfikowała bardzo szybko, czy stosunkowo szybko historia, ale Sorel twierdził, że mity organizują świadomość ludzi. To jest sytuacja, w jakiej ja się angażowałem w opozycję. To znaczy absolutne przekonanie, że ogromna większość społeczeństwa myśli tak jak my, tylko boi się tego mówić głośno. I tak dalej. Wzmacniane tym, jak na przykład profesor Chrzanowski opowiadał mi potem, że dziennikarz szwajcarski, znajomy, który go spotkał, mówi, że Polska to jest taki dziwny kraj, tak zwanym, teraz ja mówię, to jest straszne, jak się dzisiaj na Zachodzie słyszymy to pojęcie, tak zwanym bloku wschodnim, mówi, to jest taki dziwny kraj, bo wy jesteście jedynym krajem, gdzie ludzie wstydzą się przyznać, że należą do partii rządzącej. I że PZPR był czymś wstydliwym i tak dalej. Ja miałem takie poczucie, że żyjemy w społeczeństwie, w którym ta kolaboracyjna władza jest odrzucona, a my jesteśmy w większości i tak dalej. No, polskość dalej to jest całe doświadczenie pontyfikatu Jana Pawła II. Znowu mówię polskość dla mnie. To doświadczenie z pierwszego dnia, pierwszej pielgrzymki papieża do Polski, dość blisko, bo na placu Piłsudskiego, na placu Zwycięstwa. I wtedy ja mam trochę inne wspomnienia jak większość potem komentatorów, bo oni podkreślali to ostatnie słowa kazania. No, a myśmy żyli w takim, ja mówię, specjalnym kontekście, bo szczególnie w Poznaniu organizowaliśmy Ruch Młodej Polski, to ja miałem takie wrażenie, że nasi koledzy, którzy współpracowali z Korem i myśmy z nimi współpracowali,
no w jednym froncie opozycyjnym, że czasami miałem wrażenie, że oni są bardziej przeciwko społeczeństwu niż przeciwko władzy. Że to narzekanie na konformizm społeczeństwa, którym ja zawsze uważałem, że jest tylko przygłuszony strachem i tak dalej, że to jest jakieś potępienie, tak, że mówię, że są bardziej przeciwko społeczeństwu i drugie, że dla nich mit 68 roku, ja kiedyś zapytałem jednego kolegę, mówię, dlaczego wy w ogóle nie mówicie o podziemiu powojennym, o tym, że w Polsce, albo to nie należy, mówi, bo tak naprawdę historia opozycji to jest stopniowe odkrywanie, począwszy od października, że socjalizm nie realizuje swoich humanistycznych obietnic. I tak ten mój kolega już nieżyjący powiedział, że począwszy od października, tak jakby do października wydawało się, że socjalizm realizuje swoje humanistyczne obietnice na Mokotowie czy gdzieś. Ale zostawmy to, więc mówię, więc i z tego pierwszego dnia pielgrzymki papieskiej, jak mówię, nawet jak pamiętam, jak chodziliśmy do duszpasterstwa dominikanów, to jeden znowu z nieżyjących ojców mówi, a wy to reprezentujecie taki katolicki faszyzm chyba. I pamiętam, że dlaczego? Dlatego, że budowaliśmy opozycję patriotyczną i niepodległościową, narodową. I jak papież powiedział te dwa zdania, które były dla mnie najważniejsze. Pierwsze to to, że naród jest wspólnotą najważniejszą dla duchowych losów człowieka, tak ważną jak rodzina. Że papież dokładnie powiedział tak, że nie jest wspólnotą jedyną, ale tak jak rodzina jest wspólnotą najważniejszą dla duchowych dziejów człowieka. Właśnie to, co mówi, w jakiś sposób to potwierdza. I to było to i potem drugie takie stwierdzenie, no, po którym były podobno 17 minut oklasków bez przerwy. No jest to słynne zdanie papieża, że polski żołnierz walczący w burzonej Warszawie, której przyglądali się z Zawisły, nie wiem jak to papież powiedział, bo powiedział tak, że to było, oczywiście papież nie podlegał cenzurze, ale że to było cenzuralne z punktu widzenia wizyty pielgrzymki do Polski rządzonej przez władze PRL-u, a jednocześnie, że było jasne, że mówi o Sowietach i mówi, i wtedy ten żołnierz polski w urzonej Warszawie poświadczał, że nie ma Europy sprawiedliwej bez Polski niepodległej na jej mapie. No to było dla mnie w ogóle najważniejsze zdanie z całej tej pielgrzymki. Ale potem mówię znowu, rzutując już do czasów współczesnych, żeby skrócić, kiedy dzisiaj mamy tą dewoitylizację i taką dewoitylizację idącą z prawa i z lewa. A z lewa, no to wszyscy wiemy oczywiście, tam Gazeta Wyborcza, mówię, bardzo dziwne, bo Gazeta Wyborcza powinna pierwsza bronić papieża, bo pamiętam, że dla nich Ojciec Święty był przez lata papieżem praw człowieka, papieżem Asyżu. Bardzo czekali na kanonizację, żeby niejako całe to orędzie, które odbierali jako postępowe, wojtyliańskie, kanonizować. No i pamiętam, że było to czekanie na tę kanonizację i w pewnym momencie się ukazało wydanie Gazety Wyborczej. Na pierwszej stronie był napis jest cud. Jest cud, czyli jest możliwa kanonizacja, bo jest cud. Także jak dzisiaj są te ataki na papieża, to w moim zdaniem trzeba by właściwie sięgnąć do redaktora wydania i do redaktora naczelnego. No i powiedzieć, że człowiek, który czyni cuda nawet po śmierci, był święty i to jest dowód, że podobno są cuda ateistyczne. Ale tu jest też świadectwo, że nie ma wiary, a jest uznanie cudu, że jest cud, prawda? I ten, ale to mówię, to jest ta dewoitylizacja cała dzisiaj z lewej strony, ale z drugiej strony jest też ta, że tak powiem, w cudzysłowie prawicowa czy integrystyczna. A Jan Paweł II, papież Asyżu i tak dalej, zaufanie do tych instytucji globalistycznych, Unię Europejską poparł i tak dalej. Ja widzę taką rosnącą. Usłyszałem od jednego młodego prawicowego publicysty, dzisiaj dla młodzieży papież jest memem i tak dalej. Tymczasem znowu jego pontyfikat, ta synteza, którą on reprezentował, synteza na pewno zakorzeniona w stronie ludzkiej, to znaczy w polskim romantyzmie, bo ja powtarzam, że papieże są tylko ludźmi i tak jak Paweł VI był głęboko zanurzony w tym chadeckiej działalności swojego ojca i moim zdaniem to chadeckie doświadczenie tłumaczy tą specyficzną, która się wtedy znaczyła, syntezę opcji preferencyjnej na rzecz ubogich połączonej z opcją preferencyjną na rzecz establishmentu. To ta synteza tych dwóch opcji, ona w jakiś sposób wynika
ta cichość Benedykta XVI to jest zarówno takim katolicyzmie bawarskim, góralskim, ale takim trochę autystycznym, no, wypchniętym z Niemiec na margines i tak dalej. I z kolei Jana Pawła II czy Piusa XII, no, to jest w związkach jego rodziny z dworem papieskim i z kwestią rzymską. I dla papieża to jest ten związek z polskim romantyzmem. I to znowu tak jak ja mówię, problem polega na tym, że my tego nauczania, my się nad nim nie zastanawiamy, w jaki sposób wobec niego się określić i tak dalej. Ale mówię, to jest coś, co mnie kształtowało, więc mówię, więc to wszystko, jak ja myślę, skoro pan, nie zastanawiałem się nad tym wcześniej, myślałem, że mówię, że będziemy rozmawiali o tej obiektywnej stronie polskości, ale polskość to jest coś przez, to jest więcej niż pamięć, bo wydaje mi się, że pan profesor Krasnodębski podkreślał poprzez wspólnotę losu ten wątek pamięci. Oczywiście człowiek, który traci pamięć, traci tożsamość, no bo pamięć jest bardzo ważnym składnikiem tożsamości, ale tożsamość jest jeszcze czymś więcej. To jest ciągłość tych pewnych zasad, idei, które nas konstytuują. Czasami również ciągłość problemów i w ramach właśnie narodowej wspólnoty losu to jest ciągłość problemów, o które się spieramy, ale jak mówię, to są te wątki tradycji rozumiane jako ta, nie jako tradycja ewoluująca, tylko przede wszystkim jako przekazywana. To, co stanowi istotę jakoś, i to jest coś, co mnie konstytuuje, więc myślę, że polskość, warto to uświadomić Polakom, że polskość to jest w ogóle coś, co nas bardzo konstytuuje. Profesor mówił o tym doświadczeniu naszym wspólnym przez 5 lat w Parlamencie Europejskim, że właśnie spotykając się z cudzoziemcami i co więcej z cudzoziemcami, którzy spotykając się w tym, co nas łączy, dopiero na tle tego, co nas łączy, potrafimy zobaczyć to, co nas wyodrębnia z ludźmi, którzy właśnie spotykając się z cudzoziemcami, z którymi nas łączą poglądy, czy katolicyzm, czy poglądy konserwatywne, czy ogólnoprawicowe, czy ocena Unii Europejskiej i tak dalej. Dopiero kiedy się spotykamy, to jako Polacy jesteśmy w stanie sobie uświadomić to wszystko, co nas ukonstytuowało jako Polaków. No i przede wszystkim, no, czym jest polskość, jeżeli kładąc akcent na to pierwsze słowo, to w moim przekonaniu, no, jak nad tym wszystkim myślę, przede wszystkim powinna być wdzięcznością, bo kiedy jest się bardzo młodym i człowiek czyta, nie wiem, to co Dmowski pisał, że cała przeszłość nas konstytuuje, czy jak Moraz, że cywilizacja jest czymś takim, co nam uświadamia, że nieskończenie więcej dostaliśmy niż dodamy. To jak się ma 20 parę lat, to się to bierze bardzo teoretycznie. Natomiast potem z kolejnymi, jak lata mijają, to człowiek zaczyna dopiero odkrywać, jak bardzo to jest realne, to znaczy jak wiele dostał i tak dalej, więc mówię, więc polskość, czym jest, powinna być wdzięcznością poza wszystkim. Pozwoli pan, panie marszałku, że tu postawimy kropkę w tym wątku i przechodzę do pana redaktora Jastrzębowskiego, który słuchał, mam wrażenie, z zadumą tego, co mówił pan marszałek. Panie redaktorze, czym dla pana jest polskość, jak pan ją czuje, postrzega, rozumie? Dziękuję za zaproszenie, bo dzięki takim zaproszeniom ja robię sobie trochę w głowie porządek i zadaję sobie pytanie, no właśnie, czym jest dla mnie polskość? Otóż proszę państwa, dla mnie polskość jest źródłem fenomenalnej, czystej siły, fenomenalnej, czystej dumy, która wzięła się w moim przypadku, zaraz powiem skąd, myślę, że w takich 3 obrazkach to państwu opowiem z mojej przeszłości. Myślę, że jestem symptomatycznym przypadkiem, ponieważ jestem 50-parolatkiem wychowanym w rodzinie robotniczej, w której o tradycjach narodowych mówiło się, no, trochę półgębkiem, raczej się patrzyło na to, co się działo. I taki pierwszy obrazek, który gdzieś, jak panowie wcześniej mówili, konstytuował ich różne rzeczy, czy różne zdarzenia, to które mnie kształtowało i moją polskość, jak się tak zastanawiałem, to mam 5 lat. Proszę sobie wyobrazić, mam 5 lat, stoję w kuchni, moja mama robi makaron. Wtedy się robiło makaron, teraz się nie robi. Jakie to polskie, proszę państwa, robienie makaronu. Moja mama robi makaron, a ja pytam mamę o dziadka. Mój dziadek walczył w 1939 roku, został szybko zatrzymany przez bolszewików i chciano go zastrzelić, jak mówiła mi mama, ponieważ dziadek był rzeźnikiem. Miał dłonie, sprawdzano po dłoniach. Jeżeli nie byłeś robotnikiem, jeżeli nie miałeś spracowanych dłoni, to znaczy, że byłeś prawdopodobnie oficerem i trzeba cię zastrzelić. I mojego dziadka bolszewicy chcieli zastrzelić, proszę państwa. Ja mam 5 lat, mama kroi makaron. I dowiaduję się od mamy, że mojego dziadka chcieli zastrzelić.
Nie zastrzelili dzięki temu, że ktoś się za dziadkiem, o Boguś to jest rzeźnikiem, coś się za dziadkiem wstawił. Ja w wieku 5 lat, proszę Państwa, zostałem antykomunistą. To byłem chyba najmłodszym antykomunistą w całej Polsce. I to mnie konstytuowało. I potem zacząłem się zastanawiać, co to był ten bolszewizm, czego oni od nas chcieli, dlaczego to byli tacy źli ludzie. To mnie gdzieś tam budowało. To jest takie pierwsze zdarzenie, które sprawia, że możemy mówić o polskości gdzieś tam, w moim przypadku oczywiście. Drugie takie zdarzenie to było takie, że mój tata był kolejarzem. Przychodzili do niego różni ludzie, koledzy, rozmawiali o polityce. Pamiętam zapach, nie wiem, czy Państwo kojarzą pomidory z cebulą na przykład. No i tam były jakieś napoje, to jest ta polskość, ten makaron, te pomidory z cebulą. No, rozmawiali o różnych rzeczach. Mój tata był kolejarzem, mógł awansować, gdyby zapisał się do PZPR-u. Ale on się nie chciał zapisać do PZPR-u. Ja jako taki mały dzieciak, który nie za wiele jeszcze rozumiał, pytałem tatę, tato, a dlaczego ty się nie chcesz zapisać do PZPR-u, do partii? Tata trzymał gazetę, czytał tę gazetę, nawet na mnie nie popatrzył i powiedział tak, bo oni w Boga nie wierzą. I czyta dalej. To jest tak piękny obrazek, który gdzieś tam mnie właśnie budował. I trzeci obrazek, taki krótki, zaraz postaram się je syntetyzować. Trzeci obrazek jest taki, że ja jestem wyświęconym lektorem. Stoję w Albie, w takim, Państwo wiedzą oczywiście, co to jest Alba, stoję i czytam Pismo Święte. Jestem człowiekiem, który ma w sobie siłę, ma w sobie sakrum jakieś, ma w sobie świętość, ma powagę Pisma Świętego i to jest ten trzeci obrazek, który mnie budował, który zrozumiałem jakby z robotniczej rodziny, że jest coś ważniejszego, jest coś świętego, gdzie nigdzie nie dostaniesz, ja nigdy nie przeżyłem i nigdzie w żadnym innym miejscu czegoś, co można przeżyć w kościele. Sakrum nie przeżyje się w operze, sakrum nie przeżyje się w teatrze, sakrum można przeżyć według mnie tylko w kościele. To są te trzy obrazki, które mnie budowały. Dlaczego o nich mówię? Mówię o tym dlatego, że niezwykle ważna jest rodzina. Nam się ją trochę próbuje zabrać dzisiaj na różnych przestrzeniach europejskich, nie tylko europejskich. Rodzic A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K próbuje nam się to zabrać. Ta rodzina nas czegoś uczyła. Niekoniecznie mówiąc, raczej patrząc, raczej mówiąc nawet półsłówkami, uczyła nas czegoś. A drugie to jest to, co jest nierozerwalne ze mną. Wiem, że Kościół przechodzi kryzys. Wiem, że młodzi ludzie odsuwają się od Kościoła, boleję nad tym. Ale Jezus Chrystus się nie zestarzeje, nigdy. Jego nauka się również nie zestarzeje, ona jest uniwersalna. Słowo Boże się nigdy nie zestarzeje, ja chcę o tym wiedzieć i myśleć. I też nas konstytuowało. I myślę, że moją polskość też konstytuowała. Ja nie chcę mówić patetycznie, ale dla mnie polskość jest źródłem tak nieprawdopodobnej dumy, że właściwie dlaczego ja się nad tym zastanawiam. Jestem Polakiem, nigdy się tego nie wstydziłem. Wyjeżdżając za granicę wielokrotnie słuchałem naszych celebrytów, że oni się wstydzą mówić po polsku. Więc o czym oni mówią, o czym oni rozmawiają? Polska jest absolutnie unikalnym krajem, absolutnie unikalnym narodem. 123 lata trzymali nas pod butem. Dawno nie powinno nas być. Powinniśmy być albo niemieccy, albo rosyjscy. Ale my nie. Ja słuchałem tutaj pana profesora Nowaka, który mówiąc o historii Polski w sposób fantastyczny, w jednym ze swoich wywiadów powiedział o Chrobrym coś takiego, że Bolesław Chrobry właściwie jako ten jeden z pierwszych Polaków takich znanych pomyślał sobie o jednej ważnej rzeczy, że on chce być sam, że on chce rządzić sobą, że on chce mieć wolność. On nie chce być niemieckim, jakimś tam podwładnym Niemców czy podwładnym. Nie, chce być sam. Myślę, że to też nas konstytuuje. Ja, myśląc o swojej polskości, wiem to, o czym mówił pan marszałek Jurek, to jest poczucie własnej tożsamości, poczucie własnej wartości, które jest zbudowane na rodzinie, na historii, na wierze katolickiej. Człowiek, który ma poczucie własnej wartości, człowiek, który jest pewien swojej tożsamości, jest człowiekiem silnym, człowiekiem, którego no, nie da się złamać. Można go zabić, ale nie można go złamać. To jest, no, nie lubię wchodzić na takie patetyczne tony, ale to jest coś, co sprawia, że my nigdy nie utracimy wartości, jeżeli będziemy te wartości sobie mieli. Więc polskość jest dla mnie czymś absolutnie prywatnym. Pan Jurek mówił o tym, że powinno być czymś obiektywnym. Ja nie wiem, czy się da polskość obiektywnie złapać. Może da się. Może powinniśmy, albo powinniśmy próbować może, bo to jest jak to łapanie króliczka. Powinniśmy próbować, powinniśmy definiować i zmieniać definicję. Bardzo się cieszę, że jestem Polakiem. Dziękuję. Myślę, że reakcja sali jest najlepszą oceną tej puenty pana redaktora. Bardzo dziękuję przede wszystkim, że panowie zgodzili się podzielić tym, czym dla panów jest polskość. I trochę przechodząc do drugiej części
tematu naszej dyskusji, gdzie szukać przewagi, przechodząc już do tych kryteriów bardziej politycznych, makropolitycznych, geopolitycznych. Panowie współtworzycie w różny sposób debatę publiczną, życie polityczne. Pan profesor jest eurodeputowanym, europosłem partii rządzącej, pan Marek Jurek byłym politykiem, który także ma przenikliwe spojrzenie obecnie publicysta, no i pan redaktor, także dziennikarz, właściciel portalu. Zmierzam do tego, że te różne punkty widzenia mogą nam pokazać, gdzie powinniśmy szukać przewag. I to jest moje pytanie, które kieruję do pana profesora Krasnodębskiego. Patrząc na to, co się dzieje na poziomie europejskim, patrząc na to, co dzieje się obecnie geopolitycznie, te procesy są widoczne gołym okiem, choć czasem może trudno je uchwycić, trudno je nazwać, ale widać, że coś się zmienia, tak to może powiem ulotnie, powiem ogólnie. Panie profesorze, gdzie pana zdaniem powinniśmy jako państwo, jako kraj, jako Polska szukać naszej przewagi w tym zmieniającym się świecie, w tej zmieniającej się Europie? Panie redaktorze, pan pozwoli, zanim odpowiem jeszcze na to pytanie, to trochę się odniosę do tego, co panowie powiedzieli, bo moglibyśmy to oczywiście pogłębić, na to nie ma czasu, ale tak wydaje mi się, że no powiedzieliśmy, że to zjawisko jakąś jest polskością, to musimy tu zdefiniować, można rozpatrywać tych dwóch punktów widzenia. Subiektywnym, panowie o tym mówili, no to jest po prostu coś takiego, że patrzymy oczywiście na świat z pewnej perspektywy, no wszyscy sobie zdajemy sprawę. Pan marszałek mówi o tym, że z wiekiem zdajemy sobie z tego sprawę coraz lepiej. To są jakieś doświadczenia, urodziliśmy się w pewnym miejscu, w pewnym czasie, prawda, którego nie wybraliśmy, w pewnym społeczeństwie, w pewnym narodzie, w pewnym kontekście. Prawda? I w związku z tym w pewnym sensie jest to taki wymiar, w tym sensie polskość jest jakby zupełnie od nas nie dające się oddzielić. Prawda? Dlatego jest taki słynny esej filozofa amerykańskiego Thomasa Nagla, i on się zastanawia, co to znaczy być nietoperzem. To znaczy, jak nietoperz może postrzegać rzeczywistość i mówi, to jest do końca niezrozumiałe, ponieważ jest ten element zupełnie subiektywny, prawda? I w tym sensie no, ktoś, kto nie ma takich doświadczeń, prawda, jak my, prawda? One są oczywiście zindywidualizowane i są zupełnie, no bo zależy trochę od epoki, w których się urodziliśmy i tak dalej, ale one są jakoś bardziej przekładalne, to znaczy, jak pan redaktor Jastrzębowski mówi, prawda, o swojej dzieciństwie, to ja mogę sobie wyobrazić tego polskiego kolejarza, prawda, i ten makaron, bo no wszyscy takie sceny przeżywaliśmy. Pewnie już gdzieś, prawda, ktoś, kto im dalej kulturowo od nas, to jest mu bardziej, znaczy trudno zrozumieć, prawda, im bardziej kulturowo. I teraz tak w każdym, w naszym życiu jest tak, że w pewnym momencie zaczynamy się zastanawiać, no prawda, jest ta refleksja nad tym miejscem, tak, w którym się urodziliśmy, co nas ukształtowało i co jest specyficznego dla tego kontekstu. To jest już pierwsza taka element obiektywizacji tego, prawda, co nas wyróżnia, no zwłaszcza wtedy, kiedy się konfrontujemy z ludźmi o zupełnie innym kontekście, no prawda? Ja dużo czasu spędziłem za granicą i wtedy jakby to fakt, że długo mieszkałem poza Polską, mieszkając jednocześnie zawsze w Polsce, no zdawałem sobie sprawę, prawda, że pewne rzeczy widzimy inaczej. To o tym się dowiadujemy ciągle w Parlamencie Europejskim, więc nawet pewne słowa, których używamy, tutaj dużo mówiono o wolności. Słusznie Jan Rokita zwrócił uwagę na to, że inni też mówią o wolności, co innego rozumieją pod tym, albo nie wiem, o godności człowieka. To, co, na czym się spieramy z Unią Europejską, dotyczącym wartości europejskiej, nie dotyczy tego, że my odrzucamy wolność, demokrację, godność człowieka, tylko inaczej je rozumiemy, prawda? I co więcej, staramy się, pokonując te różnice, wytłumaczyć tym innym, na czym to polega. Jest jeszcze ta perspektywa obiektywna, o której staramy się mówić, no, że staramy się, prawda, zupełnie zobiektywnie, staramy się jakby opisać to zjawisko, czy ten taki byt zbiorowy, czy bycie zbiorowe, jakim jest Polska, prawda, już wtedy. Najłatwiej jest to zrobić przez opowiadanie polskiej historii, no ale zawsze pojawia się, tutaj słuchając też tych dyskusji, zastanawiam się nad tym, no dobrze, ale jak bardzo jest to zmienne. Ale teraz jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, bo to jest, żeby trochę dodać do tej konferencji jednak trochę goryczy, a nie dlatego, że wyraźnie. Bo pan redaktor powiedział też coś takiego,
takie zdanie, które wydaje mi się niezwykle dla Polaków charakterystyczne. Znaczy dwa zdania pan powiedział. Powiedział pan na końcu, jest pan dumny z tego, że jest Polakiem, prawda? I że to jest jakby oczywiste. Ale padło też inne zdanie, które ja bardzo często słyszę od Polaków za granicą, którego nigdy nie słyszałem od, paradoksalnie, od Niemca albo od Amerykanina. To jest takie zdanie, jestem Polakiem, się tego nie wstydzę. Znaczy, nie znam, nie, słyszał pan, panie marszałku, jestem Hiszpanem, się tego nie wstydzę. No więc nie ja, oczywiście w moim pokoleniu, ja miałem znajomych Niemców, którzy nie wiem, nad ranem przy winie mówili, no przeklęty los bycia Niemcem, chciałbym być kimś innym, Włochem. To się zresztą zmieniło, prawda, to się zmieniło. Ale to jest bardzo charakterystyczne, to znaczy, bo myślę, że do tej polskości jednak, do tego kontekstu, do którego no należą te wszystkie traumatyczne przeżycia, prawda, traumatyczne przeżycia, wszystkie nasze lęki. No i jednak to zawsze jest też tak, bo mówiliśmy o tej subiektywnej perspektywie, o tej perspektywie obiektywnej, no prawda, ja jestem socjologiem, że tam usiłuję się jakoś opisać te cechy tej zbiorowości, ale jest jeszcze ta perspektywa tej trzeciej osoby, to znaczy przypisywania nam czegoś, prawda? Przypisywania. No i teraz cała ta konferencja jest poświęcona, to jest tak, to jest cykl polskość w ogóle, zderzenia cywilizacji, prawda? Pan poseł Jakim, bardzo ceniony kolega w Parlamencie Europejskim, postawił takie pytanie, no widzi, prawda, że jakieś zderzenie kulturowe, że to jest jakiś problem dla Europy. Ale dlaczego rozmawiamy na tej konferencji o polskości? No bo stawiamy sobie pytanie, jak się ta polskość i te nasze doświadczenia w tej Europie czy w Unii mieszczą, prawda? I teraz wszyscy widzimy, że mamy jakiś z tym problem, a jednocześnie, że wiemy, i o tym to już też padało na tej konferencji, że coś w tym roku się zasadniczo zmieniło. I Jan Rokita powiedział nam bardzo ciekawe takie zdanie wczoraj. Powiedział tak, no w moim pokoleniu, to jest w jakimś sensie, on jest młodszy ode mnie, ale to trochę jest jakieś, powiedzmy, no pokolenie, które przeżyło koniec komunizmu, prawda, Solidarność, zwycięstwo. On powiedział tak, w moim pokoleniu zawsze przekonany był, że jedyną naszą szansą, losem, prawda, tym miejscem, do którego przynależymy bez reszty, jest Zachód. Jest Zachód. Jest Unia Europejska. Tak zresztą niektórzy ciągle mówią. To znaczy, że dzisiaj powiedzenie, ja niedawno powiedziałem coś na temat grożących nam niebezpieczeń z Zachodu i to jest jak blasfemia, prawda, to jest jak profanacja. Powiedzenie czegoś o Unii, ostatnio parę gorzkich słów na temat Parlamentu Europejskiego powiedział profesor Legutko. No i teraz podobno, czytam w Gazecie Wyborczej, przyniósł nam wielki wstyd, prawda? I znowu musimy się wstydzić za polskość. Ale dlaczego ten Zachód jest dla nas? Ja, panie redaktorze, pozwolę sobie zacytować, dobrze? Tylko krótko, panie profesorze, jedno, bo czas nas jedno goni. Tylko zdanie, bo wydaje mi się bardzo charakterystyczne i dobrze. Otóż pewien wybitny Polak, znany, powiedział tak w 1993 roku. Musimy jasno zadeklarować, jesteśmy Europejczykami. Nie możemy angażować się w chaos na wschodzie. Musimy jasno powiedzieć, że chcemy stać się pełnoprawnymi członkami struktur Zjednoczonej Europy. Trzeba zrobić by granica zachodniej i centralnej Europy znajdowała się na Bugu, nie na Odrze. W Moskwie boją się, że Polacy poprą kandydaturę Ukrainy do Trójkąta Wyszehradzkiego. To byłoby absurdalne. Dla Rosji wpływ na Ukrainę to sprawa życia i śmierci. Europa gotowa jest rozciągnąć swoje przywileje na trzy państwa. Czechy, Węgry i Polskę. Ale Europa na stepach Ukrainy? Aż po Don? Europa Wschodnia ma odrębne problemy, własne drogi do demokracji. To nie są nasze sprawy. To jest takie ciekawe, prawda? Dodam, że był to polityk, również publicysta katolicki. Pozwoli pan, panie profesorze, że tu
postawimy kropkę. Panowie, niestety, ale zostało nam 10 minut do końca panelu, może jeszcze kilka minut dłużej, więc będę prosił o dyscyplinę czasową i taką krótką, zwięzłą odpowiedź panów zdaniem, gdzie powinniśmy szukać przewag, jeśli chodzi o te procesy, o których rozmawiamy od wczoraj na tej konferencji, jeżeli chodzi o procesy polityczne w Unii Europejskiej, procesy geopolityczne, gdzie panów zdaniem leży nasza siła, gdzie są nasze atuty, jak powinniśmy walczyć o swoje, panie marszałku? Rekonstruujemy państwo od 30 lat. Trzeba również rekonstruować naród, dlatego że w moim przekonaniu są dwa historyczne pojęcia polskości, które owszem się splatają, o tym za chwilę powiem, ale które są różne. Nawet jeżeli się splatają, to jest złożenie dwóch różnych, ale komplementarnych elementów. Pierwszy to jest ta polskość, którą przede wszystkim znamy od człowieka, który w moim przekonaniu powinien być najważniejszym doktorem polskości, to znaczy od księdza Piotra Skargi. Oczywiście on nie był pierwszy, to ślady tego mamy i w kronikach, i to idzie dalej, aż do kardynała Wyszyńskiego. Ale to jest przekonanie, że że duszą polskości jest nasz katolicyzm, jest chrześcijaństwo. Nawet z przyporządkowaniem chrześcijan niekatolickich przecież, no bo wiadomo, że ksiądz Skarga był zwolennikiem tolerancji, ale przeciwnikiem wolności religijnej. Nie wierzą jak my, ale poczciwi ludzie, krótko mówiąc, tak to można streścić jego stanowisko i ten. I drugie stanowisko to jest ta polskość, która idzie od XIX wieku. Przede wszystkim to jest to pojęcie walki o wolność, za wolność waszą i naszą i tak dalej. To są czasami w XIX wieku te pojęcia się wykluczały. No, o tym w dużym stopniu jest legenda Młodej Polski Brzozowskiego, że prawda, no, traktowano tą Polskę katolicką jako pułaniecczyznę, która tylko przekazuje wartości domowe i tak dalej. No, ja mówię, te dwie polskości to się najbardziej w celi Konrada spotykają. Tylko krótko mówiąc, bo pan redaktor powiedział, że mam mówić krótko, a temat jest, mówi, na bardzo długą tą. To są ta rozbieżność, która przybiera różne formy, ona pierwotnie nie istniała. Że ta pierwotna polskość, której mamy najpełniejszy zapis u księdza Skargi, która się kształtuje już w czasach Chrobrego, ona wraca w nauczaniu Jana Pawła II, ona cały czas wymaga świadomości złączenia tych dwóch elementów, to znaczy tego poczucia państwowego. Ja przypomnę, że Skarga mówił, że troska o prawdziwą wiarę i o bezinteresowność w życiu publicznym. I trzeci składnik to jest to, że Polacy jego czasów bardziej się troszczyli o tym, żeby się elegancko z orszakiem pokazać na Sejmie czy w Senacie, niż o opatrzenie murów, czyli o niepodległość i tak dalej. Te rzeczy się łączą, ale one się też czasami rozjeżdżają i w moim przekonaniu przyczyną dramatu. Ja głosowałem w referendum europejskim przeciwko, oczywiście, powtarzając, że nie jest to wyraz ani że eurofobii, wręcz przeciwnie, że uważam, że istniały dwa stanowiska skrajne, euromania, która nie wyobrażała sobie Polski poza Unią Europejską i eurofobii, która nie wyobrażała sobie Polski w Unii Europejskiej. I tak dalej. Ja mówię, wolałbym popierać współpracę narodów Europy na rzecz prawa naturalnego, niż być zmuszonym głosować przeciw Europie, która odrzuca prawo naturalne. Wszystko, co wtedy powiedziałem, czy jak sądzę, znaczy większość tych spraw się potwierdziła, również rzeczy, które mówiłem w kuluarach, żeby nie mówiono, czy w Komitecie Politycznym Prawa i Sprawiedliwości wtedy, żeby nie mówiono, że lekceważę środki konieczne publicznie. Mówię, skończy się szantażem politycznym, niczego nie będzie za darmo. Niczego nie będzie za darmo. I teraz co widzimy? Ten gwałt na praworządności europejskiej, ten mechanizm praworządność za pieniądze. Zgódźcie się na rezygnację z praw traktatowych, na podeptanie traktatów, na mechanizm tak zwanej elastyczności, który oznacza rezygnację z tego, co jest zapisane w traktatach. To wtedy dostaniecie pieniądze. Tak mówię, no nie będzie niczego za darmo. Jeżeli będziemy prowadzili politykę samodzielną, będziemy poddawani naciskom i tak dalej. Zostawmy to. Ale wtedy, w tym momencie, wielokrotnie później, ten uniwersalistyczny wymiar polskości i ten polityczny wymiar polskości często się rozbiegały, przy czym trzeba powiedzieć, że opinia katolicka była o wiele bardziej lojalna
wobec tej prawicy praworządek, silne państwo i tak dalej, o wiele bardziej lojalne niż nawzajem. Dlatego, że uniwersalistyczne przesłania polskości, te, które wymagały tego, żebyśmy na przykład proponowali na forum europejskim polską politykę praw człowieka z konsekwencjami. No dla mnie takim ostatnim smutnym echem to była kompletna obojętność wobec Ukrainy. Jak wiadomo, nasze władze są zainteresowane bardzo w pomoc militarną dla Ukrainy. Nawet to teraz ta propozycja, bardzo słuszna zresztą, w moim przekonaniu, że niech Niemcy niech pomogą Ukrainie, bo to jest główne zagrożenie dzisiaj również dla naszego bezpieczeństwa. Ale jednocześnie, ja już kończę, ale jednocześnie kompletna obojętność, kiedy widzieliśmy ten wyjazd do Kijowa, pierwszy kanclerza Scholza i prezydenta Macrona i tak dalej, i tą presję, że po dwóch dniach Ukraina musiała podpisać, krótko mówiąc, ratyfikowano decyzję prezydenta, którego? Janukowycza, o podpisaniu genderowej konwencji stambulskiej, której nigdy nie podpisał Poroszenko, który się orientował na Niemcy, a nie na Polskę. Wiemy, że nie zawsze był tutaj lojalny, ale mówię, zostawmy tę historię, było, minęło. Ale Ukraina przez 10 lat się temu opierała i nagle my nie potrafimy tej Ukrainie powiedzieć, macie takie same prawo jako naród europejski, mieć taki porządek traktatowy jak Bułgaria, Słowacja, Czechy czy Litwa, niż jak Holandia, które premier Rutte, wielki bohater covidowy, bo on nie pojechał do swojej matki, jak umierała, i opinia holenderska była zachwycona, że człowiek, który tak szanuje prawo, że nawet do umierającej matki nie pojechał, bo jest kwarantanna, straszliwa kwarantanna, która uniemożliwia odwiedzanie najbliższych i tak dalej. I krótko mówiąc, w moim przekonaniu, że na rzecz tego starałem się pracować i to też zdefiniowało w jakiś sposób moją drogę polityczną, że odtworzenie tego uniwersalizmu jest konieczne. I co więcej, to jest kwestia przewagi Polski, dlatego że, proszę Państwa, kończąc, wchodzimy w wiek XXI, kiedy w ogromnym stopniu polityka narodowa będzie realizowana w strukturach międzynarodowych. To jest pierwsza przesłanka. Po drugie, nośność polityki narodowej w tych strukturach międzynarodowych będzie zależała od uniwersalnego orędzia, które dane państwo potrafi proponować. I krótko mówiąc, Polska ma ogromną przyszłość jako ten zakorzeniony w Europie Środkowej rzecznik suwerenności narodowych i jako rzecznik uniwersalizmu chrześcijańskiego, nawet jeżeli będzie spychany, ale ten liberalizm się skompromituje. Nie martwcie się państwo, bo to jest kwestia czasu. Mówię, to znowu inny temat, ale pewnego dnia się skompromituje, ale na ten czas Polska powinna być tym rzecznikiem opinii chrześcijańskiej w Europie również, tylko to musi znajdować konkretny wyraz w aktach politycznych, które podejmujemy, a nie na, akurat dzisiaj jest Święta Niedziela, a nie na przykład wyłącznie w opowiadaniu o tak zwanych wartościach w momentach uroczystych. Socjologia rozróżnia dwa pojęcia, wartości przeżywanych i wartości deklarowanych. I chodzi o to, żeby naprawdę na nowo, tak jak dla księdza Skargi, tożsamość polska stała się naszą wartością przeżywaną przez Polaków, żeby nie była tylko redukowana do różnego rodzaju walk za wolność waszą i naszą, bo to może być geopolitycznie ważne, ale to nie sprowadza istoty naszej tożsamości narodowej. Musimy postawić kropkę i pan redaktor Jastrzębowski na koniec. Panie redaktorze, gdzie pana zdaniem powinniśmy szukać przewag w tym zmieniającym się świecie polityki? Jeszcze zanim powiem o tym, gdzie moim zdaniem powinniśmy szukać przewag, to odniosę się do słów pana profesora Krasnodębskiego, który bardzo słusznie powiedział, że Amerykanie nigdy nie mówiliby czegoś takiego, że jadę gdzieś tam i nie wstydzę się, że jestem Amerykaninem. No tak, tylko że wszyscy zdajemy sobie sprawę, że w Stanach Zjednoczonych nie działa gazeta wyborcza, że w Stanach Zjednoczonych, proszę państwa, nie ma przemysłu pod tytułem rozpuśćmy polskość, rozpuśćmy. Polska, proszę państwa, to są straszne Janusze z wąsami i oni noszą parawany nawet do Zakopanego, proszę państwa. I jak jesteś Polakiem, to masz się wstydzić i weź się wstydź. To nie jest zrobione dla żartu. Ci te postelity, tak to nazwijmy, oni nie robią tego dla żartu, proszę państwa. To atakowanie Polski i polskości, tej dumy, jest robione po to, żeby zabrać nam poczucie własnej wartości, czyli zabrać nam siłę. Ale tego, proszę państwa, zrobić się nie da. Nie da nam się zabrać własnej siły, bo okazuje się, że w takich momentach przełomowych dla nas jest coś, co sprawia, że ja mam łzy w oczach. Jak patrzę, jest inwazja na Ukrainę i Polacy biorą do siebie, do domów 2-3 miliony ludzi. Jadą sami. Ten
naród, Polacy, do siebie, do domu. To jest rzecz absolutnie unikalna. To jest rzecz, która świadczy o naszej nieprawdopodobnej sile, której nie zdajemy sobie sprawy, naród nasz jak lawa. I my tacy jesteśmy. Trzeba to przypominać. Myślę, że to nie zostało jeszcze w przestrzeni publicznej dokładnie, dobrze i mocno wyakcentowane. To, co się wydarzyło tego dnia, czy w ciągu tych kilku tygodni właściwie. To, że Polacy brali do siebie do domu, po prostu chodź, mieszkaj ze mną. To było coś absolutnie nieprawdopodobnego, proszę Państwa, unikatowego, które świadczy o tej cesze, o której w tej chwili mówimy. Mówimy o polskości. Oczywiście jest jeszcze kwestia tego, gdzie my musimy szukać przewag. A musimy ich szukać, jak mamy takich ludzi. Szukanie przewag oznacza, że mamy spór. Mamy spór. Ja nie chcę być malkontentem, bo nie jestem. Ja myślę, że my jesteśmy, proszę Państwa, dobrze byłoby sobie zdać sprawę z tego, że jesteśmy w bardzo dobrym punkcie naszej historii. Zobaczcie, co my zrobiliśmy przez te 30 lat. Ja pamiętam, jak w Peweksie można było kupić za niecałego dolara pół litra wódki na przykład, proszę Państwa. Zarabiało się wtedy, pracownik naukowy zarabiał 20 dolarów, panowie to pamiętają, 20 dolarów. W tej chwili średnie zarobki to jest około 5 tysięcy złotych, czy więcej. Tak. Więc gdzie musimy szukać przewag? Ale też nie chcę popadać w żaden hura optymizm, bo tego hura optymizmu nie ma. I jest zagrożenie, bardzo realne zagrożenie, to rozpuszczanie polskości, to federalizowanie Europy. My tego nie chcemy. Dlaczego ja tego nie chcę? Ja tego nie chcę, ponieważ obawiam się, że stracimy kompas. My jako Polacy, ale też my jako Europa. Stracimy kompas moralny. Nie będziemy wiedzieli, nie będziemy niczego od siebie wymagać. Będziemy mieli za łatwe życie. Ja nie chcę mieć za łatwego życia. Ja chcę, żeby się moje dzieci rozwijały. Chcę, żeby się mierzyły z problemami. Chcę, żeby wytyczały sobie cele. A tutaj ta nowa Europa, te nowe wartości czy pseudowartości tego nie proponują. Dlatego my mamy tę przewagę. Nie musimy jej szukać. Musimy ją sobie uświadomić. Mamy ją w środku. Panie redaktorze, czy mógłbym coś dodać? Tak, panie profesorze, już ad vocem pozwalam, tylko jeszcze prośba do panów, bo organizatorzy wydłużyli nam panel o kilka minut, więc prośba do każdego z panów o 3-minutową wypowiedź na temat cech polskości, obiektywnych cech polskości. No i pan profesor chciał ad vocem. Jako bardzo prośbę o dyscyplinę tak, czasową. Tak, ja chciałem po prostu jeszcze odpowiedzieć na to pytanie, które pan zadał, gdzie jest nasza przewaga i tutaj zgodzić się też z kolegami, bo rzeczywiście jest tak, myślę, że my sobie nawet nie zdajemy sprawy, jaki ogromny sukces odnieśliśmy w ciągu tych 30 lat. Prawda? To znaczy rzeczywiście Polska stała się atrakcyjna w tej walce, która jest dzisiaj walką w Europie o Europę, bo to jest o kształt polityczny Unii, co będzie, ale w ogóle jaka będzie. I otóż oczywiście ja zawsze mówiłem o tym, że my nie wygramy tej walki tylko będąc w Polsce, prawda? Nie przyciągając do siebie innych, ale naprawdę to jest tak, że dzisiaj nam kibicują nawet w tej Unii Europejskiej ludzie z innych grup politycznych, z innych narodów, mówiąc często w kularach, jacy jesteście odważni. Ale teraz możemy to wszystko robić, staliśmy się atrakcyjni, ponieważ jesteśmy krajem niezwykłego sukcesu, którego my nie dostrzegamy. Miałem ostatnio rozmowę z kolegą z Gruzji, filozofem, który tu przybywa, on powiedział coś takiego. Jak byłem w latach 70. tu jako student, to Polska się oczywiście różniła od tych krajów, których znam. To był kraj prawie wolny, prawda, i tak dalej. No tak było intelektualnie. On znał oczywiście kraj Związku Radzieckiego głównie. Jak przyjechałem w 2006-2008 roku, to nadal już byliście bardzo daleko. Jak przyjechałem teraz 2 lata temu, to zauważyłem kraj, który całkowicie się zmienił, jest po prostu nie. Tylko że my jesteśmy na progu odzyskania tego, co nasi przodkowie utracili, ale na progu. Prawda? To jest dopiero szansa. Ta szansa się otwiera też geopolitycznie, gospodarczo, są nowe niebezpieczeństwa i tak dalej. Ja bym powiedział tak, bo też mówiliśmy dużo o romantyzmie. Otóż w romantyzmie, jak wiadomo, była filozofia czynu, słowo i czyn. I naprawdę oczywiście słowo, czyli komunikacja i tego, to jest już nasza słaba strona, ale rzeczywiście powinniśmy, i tutaj się zgadzam, że my, prawda, nie powinniśmy tu jeden dokonywać teraz pewnej demotywacji czy demobilizacji, ponieważ rozstrzygające o tym, co będzie z Polską, to jest następne 30
30 lat. Jeżeli te 30 lat mimo wszystkich tych problemów, które mieliśmy, będą z równym sukcesem, to jak no przynajmniej ostatnie lata. No ale do tego oczywiście musimy też przezwyciężyć te nasze wewnętrzne problemy. Ja dodam, teraz tutaj będę bardzo polityczny. Decydujące się oczywiście są wybory w przyszłym roku i te wybory po prostu Polska patriotyczna musi wygrać. Bardzo dziękuję panie profesorze i pytanie do pana marszałka o pana zdaniem cechy obiektywne Polski, polskości i prośba również o krótką odpowiedź i zwięzłą. Ja już o tym mówiłem właściwie poprzednio, więc teraz powiem bardzo krótko, że no te dwa nasze składniki to jest po pierwsze nasza tożsamość chrześcijańska, ale rozumiane jako powołanie chrześcijańskie, bo tak ona była w wiekach wiary rozumiana i po drugie no to, że jesteśmy jednym z tych może dwóch, no nie dwóch, ale dwa największe Węgry, Polska, narody historyczne środkowej Europy, które mają państwowość prawie nieprzerwaną przez 1000 lat, przerwaną na 100 lat i tak dalej. I to jest nasza suwerenność. Tylko jak mówię, te oba elementy, musimy jednak, nam potrzebna jest też polskość świadoma, nie polskość bezwiedna, bo wiara, że to będzie zawsze tylko dlatego, że było zawsze, wiara, że można zachować dobra, które się posiada bez prowadzenia polityki, która je chroni, jest straszliwie naiwna. Ja bym tylko chciał, żeby temu wymiarowi, który dzisiaj widzimy szczególnie w postawie naszej wobec konfliktu, wobec wojny, najazdu rosyjskiego na wschodzie, żebyśmy tak samo potrafili przeciwstawiać się niewerbalnie i nie jedynie przez deklaracje, opowiadanie o wartościach, ale właśnie bardzo praktycznie, politycznie, temu niszczeniu duszy Europy, które na przykład widzieliśmy w tym tygodniu w Zgromadzeniu Narodowym we Francji, kiedy uchwalali, że zabójstwo prenatalne jest prawem człowieka, twierdząc, że muszą to zrobić, ponieważ trzeba to zrobić w proteście przeciwko takim krajom jak Stany Zjednoczone, jak Polska, jak Węgry. Możemy być dumni z tej deklaracji, ale duma nie wystarczy. Trzeba z niej wyprowadzić wnioski, żeby naprawdę mieli się czego obawiać. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panie marszałku. I to samo pytanie na koniec do redaktora Jastrzębowskiego, ta sama prośba. Bardzo króciutko, otóż Polska jest wielką, dla mnie jest wielką duchową siłą, która daje nam moce, żebyśmy przetrwali najtragiczniejsze upadki, daje nam te moce. Nie zawsze Polska jest taką natychmiastową mądrością, proszę Państwa. I my jako Polacy powinniśmy nad tą natychmiastową, szybszą czy głębszą mądrością pracować. Ale pamiętajmy o tym, że ta duchowa siła wypływająca według mnie z chrześcijaństwa, tej wielkiej dumy, którą... Bo przecież jeżeli jest się chrześcijaninem, jest się dzieckiem Boga. Nie można być nikim ważniejszym. My to gdzieś tam w sobie w środku mamy. Nie straćmy tego. Polskość jest dla mnie siłą. Bardzo dziękuję panie redaktorze. Dziękuję też wszystkim prelegentom, wszystkim gościom. Zdaję sobie sprawę oczywiście, że nie wyczerpaliśmy tematu, wręcz przeciwnie, nawet nie zakończyliśmy wstępu, no ale niestety konferencja ma swoje ramy. Przed nami kolejne panele, ale zanim to bardzo dziękuję panu profesorowi Zdzisławowi Krasnodębskiemu, europosłowi Prawa i Sprawiedliwości. Panu marszałkowi Markowi Jurkowi, byłemu europosłowi marszałkowi Sejmu. Oraz panu redaktorowi Sławomirowi Jastrzębowskiemu, dziennikarzowi, publicyście, właścicielowi portalu salon24.pl. Również państwu bardzo dziękuję za to, że państwo słuchaliście z uwagą, a teraz zapraszam na krótką przerwę, po niej kolejny panel, redaktor Warzecha i redaktor Budzisz. Zapewne dyskusja jeszcze będzie trwać w kuluarach. Dziękuję bardzo. Panu redaktorowi Karolowi Gacowi, znakomite prowadzenie tego punktu.